No, akcja jest skierowana na pewno do wszystkich tych, którzy chcą pomóc. Święta Bożego Narodzenia tuż przed świętami wielkanocnymi mieliśmy podobną akcję. Wtedy do prezydentów największych miast w Polsce zgłosiliśmy się z ogromnymi jajami, strusimi jajami do pomalowania. Powstały z tego przepiękne pisanki. No, teraz pomysł na kontynuację. Tym razem oczywiście bombki. Szklane bombki. Zobaczymy, jakie będą efekty artystyczne. Chodzi o to, żeby zebrać pieniądze, które mają wesprzeć Jagodę, pływaczkę z Krakowa. Jagoda jest osobą z zespołem Downa. Marzy o tym, aby pojechać w przyszłym roku do Turcji na Treason Games. To są igrzyska osób z zespołem Downa. Zbiera pieniądze na ten wyjazd. A jeżeli się uda i zbierzemy odpowiednią ilość pieniędzy w trakcie tej licytacji, to chcemy też wesprzeć innych zawodników, nie tylko Jagodę, którzy na te zawody sportowe się wybierają. Piękna akcja RMF-u, który po raz kolejny przygotowuje niespodziankę świąteczną, tym razem świąteczną związaną z już nie jajkiem, ale bombką. Powstanie naprawdę piękna bombka, na pewno gdyńska, na pewno morska. Będziemy nie tylko poprzez wyraz tej bombki zachęcać do tego, by wziąć udział w tej szlachetnej licytacji, a warto przypomnieć, że tą drogą zbierane są pieniążki na pomoc dziewczynce z chorobą Downa, ale także zachęcać Gdynian do tego, żeby brali udział w samej licytacji. Myślę, że taka bombka to miły akcent, ale też symbol dobra, które przy okazji świąt warto nieść i sprawić sobie radość piękną bombką, ale też satysfakcją, że zrobiliśmy coś dobrego.